80 lat temu świat po raz pierwszy usłyszał o zbrodni, jaką na polskich jeńcach wojennych dokonali funkcjonariusze NKWD w Katyniu i nie tylko. Ojciec pana Bolesława był policjantem ze Śląska. No trochę pamiętam, to 6 lat było, jak my się rozeszli. Myśmy uciekali na furmance do Rosji. 7 dni my jechali w jedną stronę, tyle że na granicy wyszedł żołnierz radziecki, padł mu jechać z powrotem. No i 7 dni my jechali z powrotem. Pan Bolesław swojego ojca wtedy zobaczył po raz ostatni. Dopiero w 2006 roku dowiedział się, że został on zamordowany przez NKWD w Miednoje. Dziś w ramach okrągłej rocznicy odkrycia zbrodni katyńskiej do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach przekazano guziki należące do zamordowanych jeńców wojennych. Miejsce wybrano nieprzypadkowo. Dla nas osobiście jest to o tyle ważne, że tak naprawdę przez cały okres komunizmu o tej prawdzie nie mówiono i nie wolno było mówić. Dopiero Solidarność w 80 roku zaczęła się mocno i głośno o prawdę o Katyniu dopominać. 80. rocznica odkrycia zbrodni katyńskiej to również dobry moment do przypomnienia, że mordowani byli nie tylko oficerowie Wojska Polskiego, lecz również funkcjonariusze KOP-u czy policjanci, w tym wielu tych pochodzących ze Śląska. To są relikwie, które zostały wydobyte z dołu śmierci nr 1 w sierpniu 91 roku w czasie odsłonięcia pierwszego dołu, który jest określany dzisiaj mianem dołu śląskiego, ponieważ było najwięcej tam właśnie pogrzebanych funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego. Według szacunków NKWD w lasach w Katyniu, Charkowie i Miednoje zamordowało wiosną 1940 roku około 22 tysięcy Polaków pełniących różne ważne ówcześnie funkcje w polskim państwie.